Dziś skondensujemy maksymalnie nasze trzy fiszki, ponieważ przed nami długi weekend majowy i czas odpocząć, zregenerować się albo nadrobić. Nadrobić, ponieważ bardzo często jest tak, że mamy zaległe książki, filmy, materiały, papiery, dokumenty i czasami warto posprzątać w naszym życiu. To pewne. A jeśli mowa o sprzątaniu, to czas na pierwszą fiszkę. Pierwsza fiszka sprzedażowa to ucisz hejterów. Zastanów się, stworzenie jakiego produktu pomoże Ci uciszyć hejterów w Twojej branży. Jeżeli znamy się od dawna i uczysz się ode mnie od jakiegoś czasu, to doskonale wiesz, jaka była moja pierwsza książka. Ale może też być, że ktoś znajomy Ci udostępnił Biznes w trzech celach i jestem dla Ciebie nową postacią, która po prostu mówi z ekranu. Moja pierwsza książka to Guru Kultu, dwie kropki, ry. Czyli tytuł Guru Kultury. Ale wierz mi, dla wielu osób to było Guru Kultu. Zaadresowałem wszystkie stęki, wszystkie jęki, wszystkie bzdury, jakie ludzie wyrzucali ze swoich brudnych umysłów i brudnych serc i intencji, ponieważ myśleli, że jeżeli oni by tak robili, to ktoś tak musi robić. Jest to nic innego jak stary schemat psychologicznego przeniesienia. Uważamy, że ktoś jest zły, ktoś jest negatywny, ponieważ sami zastanawiamy się, co my byśmy zrobili na jego miejscu. I w tym przypadku większość ludzi, których inni słuchają, większość ludzi, którzy mają tysiące fanów, próbowałaby ich wykorzystać. A więc bardzo często hejterzy uważają, że trener osobisty, coach, mentor, za którym podążają setki tysięcy osób, na pewno nimi manipuluje, ponieważ sami by tak robili. W moim przypadku od tego rozpocząłem. Napisałem książkę, w tej książce wyjaśniłem, porównałem. Dałem kilka przykładów, że dlaczego Harley-Davidson, dlaczego marka Apple, dlaczego Microsoft, te brandy są tatuowane na ciałach. Do tych brandów się ludzie niemal modlą. Niemal. Ludzie nazywają się kościołami tych brandów. Ewangelistami. Dlaczego nie mogą robić tego z Twoją marką? Dlaczego nie mogą robić tego z Twoim nazwiskiem? Oczywiście mówimy w kontekście, mówimy w cudzysłowie, mówimy w przenośni, ale dla idioty, dla chama, dla agresywnego, niestety bez mózga i tak to, co robisz, będzie zawsze złym problemem, ponieważ sam by tak zrobił. Po prostu rzutuje na Ciebie swoje własne problemy. Zastanów się, co Ty możesz zrobić. Jeżeli nie masz hejtu, nie wierzę w to, to jest pewne, że Twój zasięg jest mizerny i znikomy. Nie może być tak, że wszyscy Cię kochają. To też nie jest tak na siłę, że ktoś Cię musi nienawidzić. Nie, nie, nie. Po prostu masz mały biznes, masz małą sławę, małe efekty, a więc ludzie Ci jeszcze aż tak widocznie nie zazdroszczą. Może tylko obgadują za plecami. Im większy biznes, im większa skala, im poważniejsze tematy, im bardziej nowe technologie, nowe wyzwania, pewność, że ktoś Ciebie nie zrozumie, jest niemal stuprocentowa. W tym przypadku pojawia się negatywna opinia. Konkurencja, pseudokonkurencja szczególnie, czyli ktoś, kto nie dorasta Ci do pięt, ale inaczej nie może z Tobą wygrać, zaczyna Cię obgadywać. Zastanów się, przyjmij na klatę. Moja druga książka Hejtoholik Ci pomoże sobie z tym poradzić, to jest pewne, ale teraz zastanów się, jakie tematy możesz uciszyć, wyjaśniając. Ktoś coś zarzuca? Pokaż drugą stronę medalu. Ja, kończąc książkę Guru Kultury, napisałem zamykający rozdział, dlaczego mnie nie interesuje zbudowanie sekty. Ponieważ banda zombie podążająca za swoim guru po prostu by mnie znudziła. Dlaczego ja Was edukuję i męczę się i dwoje i troje? Okej, jest w tym jakaś monetyzacja i zysk swoich talentów. Jest w tym chęć pokazania, ponieważ jestem dobry przed kamerą, uwielbiam występować, bo się tego nauczyłem, lubię to robić, ale też chcę mieć z kim pogadać. Jako że dookoła sami widzicie, jak wygląda świat, ja chcę poświęcić swój czas i energię, żeby pomóc wielu z Was podnieść swój poziom intelektualny, mentalny, emocjonalny i wtedy będziemy mieli rewelacyjną grupę ludzi, którzy razem zrobią więcej. Mam w tym interes. A więc nie mam interesu tworzenia bezmyślnych zombie podążających za swoim guru, idiotów, którzy łykają wszystko jak pelikany. Tak samo Ty się zastanów. Ktoś Cię zarzuca, ktoś Cię hejtuje, wykorzystaj to. Zastanów się jak. Do dzieła.